Siema wszystkim, z tej strony Soli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić naprawdę dużo ilości expa, więc jeden co musicie zrobić, klikamy sobie tutaj zmień, klikamy sobie na kod wyspy. Teraz musimy sobie wpisać kod 6432, następnie 1023 i na końcu 9440. Klikamy sobie enter, klikamy sobie tutaj odtwarzać. Teraz pamiętajcie, żeby dać sobie tutaj grę prywatną i dajemy sobie graj i szybko wchodzimy do sklepu i wpisujemy kod Soli. Jeżeli to zrobicie, naprawdę bardzo wam dziękuję i po prostu teraz czekamy, aż was załaduje. Jeżeli was tutaj załadowało na mapkę, to musimy sobie najpierw wejść na górę, możemy sobie wziąć jakieś bronie stąd, po prostu co chcecie, bierzemy sobie, ja wezmę grappler i teraz schodzimy sobie na dół. Musimy sobie zejść tutaj dokładnie na sam środek i musicie znaleźć teraz miejsce, które dokładnie wam pokażę. Więc jeżeli jest tutaj ta rampa, to odwracamy się do tyłu i musicie popatrzeć na minimapkę. Tutaj będzie minimapka i musimy sobie znaleźć i musicie znaleźć dokładnie ten róg tutaj prawy, czyli od prawego rogu idziemy tutaj i musimy się udać dokładnie w to miejsce. Zaznaczamy sobie, więc to będzie tam i idziemy do tego rogu. I w tym miejscu musimy zbudować sobie 25 podłóg do przodu, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. W tym miejscu musimy jeszcze zbudować rampę i jedną podłogę. I teraz tu będzie przycisk, który musimy sobie kliknąć, klikamy na niego E i teraz pojawimy się na takim statku. Za niego już naprawdę dostaniecie 1000 expa, ale teraz jedyne co musicie zrobić, to po prostu wchodzimy sobie na górę tutaj po schodach i musimy sobie znaleźć miejsce, które wam dokładnie pokażę. Więc idziemy dalej na górę i tutaj mamy timer, po prostu na który musicie poczekać. Jeżeli czas tutaj się skończy, to jedyne co musicie zrobić, to po prostu sobie podchodzimy do tego przycisku XP. Jedyne co musicie zrobić, to klikamy sobie na niego E. I teraz oczywiście możemy sobie tutaj zejść na dół. Jeżeli tutaj będziecie się ruszać, to powinniście dostawać po prostu więcej expa. No i możecie sobie tutaj pochodzić, gdzie naprawdę dostajecie dosyć dużej ilości. Więc polecam naprawdę zostać na mapce dosyć długo. A dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, życzę wam miłego expienia i widzimy się już w kolejnych filmach. Siemanko!